feed on the living. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Szerszy, nie przed wami kolejny materiał z Neverwinter Online. Słuchajcie, muszę sobie tak przypomnieć, co robiliśmy poprzednie materiały, przepraszam, bo przyznam się bez bicia, że nie grałem za dużo. Miałem taką lekką przerwę, jak wiecie, te materiały są nagrywane z wyprzedzeniem, powiedzmy, bo tak, żeby troszeczkę mi ułatwić robotę. Z tego co widzę, to musimy się tutaj udać do gniazda żebraka oraz do ruin Black Daggera. Najpierw udamy się do właśnie tego żebraka całego, z racji po prostu tego, że jest to i taka instancja, która nie zajmie nam zbyt dużo czasu, a jednak ruiny Black Daggera to jest już taka, wiecie, inna zupełnie mapa, na której będziemy sobie levelować. Tak więc no chciałbym wykonać tą pierwszą rzecz najpierw. Dobra, mamy tutaj magiczną eksplozję, tak? Chyba tak, mam nadzieję, że dobrze czytam. Jak zresztą wiecie, w tej serii moje umiejętności czytania są na najwyższym poziomie języka po prostu polskiego. Oho, mamy tutaj Josepha Linkletera. If the book that killed Tuolo did come from Rezard, then we'll have to get to the truth of this and get Dorothea away from Rezard. We may be in luck though. We're close to the Tower of Solace. Okej, czyli okazało się, słuchajcie, że tutaj Rezard prawdopodobnie jest jakimś tutaj niedobrym złoczyńcą. Pogadajmy sobie z nim. Ani mi się wasz. Dobra, tak więc bijemy się tutaj już z tymi kryształami. Od razu, żeby jak najmniej przywołały, przepraszam, tych plugawych pomiotów. Dobra, to jakoś dobrze, żeby to... Bang. Właśnie w ten sposób zabiliśmy już 50 w sumie wynaturzeń. O, tutaj pan Berserker dostał bombę za 1200, okej. I już sobie nie powalczy, dobra. Jak widzicie, przechodzimy przez tych przeciwników naprawdę przyjemnie. Kiedyś, pamiętam, miałem bardzo duży problem z tym. W sensie, bardzo duży problem. No nie można powiedzieć, że miałem bardzo duży problem, bo wiadomo, że gdybym miał bardzo duży problem, to pewnie bym w tą produkcję nie grał, bo byłaby zbyt trudna, powiedzmy, czy coś. Natomiast no pamiętam, że kiedyś właśnie jednak te zadania tego typu naprawdę dużo czasu zajmowały, jak się nie miało ekwipunku. Natomiast mówię, teraz to się wszystko przychodzi jak po prostu nóż w masło i naprawdę jest fajnie. Zresztą ja to mówiłem wielokrotnie na materiałach, to przepraszam, że się powtarzam tak w ogóle, ale wiecie, jak to jest. Dobra, tutaj miałem jakieś złe identyfikacje, sobie to wezmę, bo to się może przydać. W ogóle zobaczcie, leży jakiś pasek na dole i porażający sztylet. No spok, chyba że to jest to. Tak, to jest to. Oho, no dobra. Coś tam się buguje, jak widzę, troszeczkę. Okej, tu mamy jakąś skrzynkę do tworzenia. Zestaw złodziejski. Sprawdźmy to sobie. W ogóle podoba mi się, jak ta Lilent, jaką ona ma broń. Tutaj z jednej strony jest taka harfa, chyba tak to się nazywa. A z drugiej strony miecz. Fajna sprawa. Chyba tych sobie tutaj zluruję. Tego sobie zluruję. Go w niego. Poziom 21, jak najbardziej. Możemy sobie dodać nowe punkty umiejętności. Okej, będziemy chyba sobie, bo i tak muszę teraz sobie zwiększyć tutaj do 30 punktów, 39. Zwiększymy sobie, słuchajcie, no w sumie teraz te wszystkie tutaj umiejętności, jakie mam. Chyba zaczniemy od... w sumie uderzenie gryfa ma jeszcze jeden ładunek, to będą 4 ładunki. Nie, tylko 3, to nie wiem, czemu tak pokazuje. I tu będziemy sobie szli w potężny atak zwiększający moje obrażenia z moich umiejętności nieograniczonych i spotkaniowych. O, tak się nazywają te umiejętności. Wybaczcie, musiałem sobie przypomnieć, jak to się nazywa. Dobra, tutaj Berserkera przebiłem na pół i kurde, dostał kolejny wpierdol od moich kompanów, jak widzę. Dobra, poczekamy na szarże, niech mi się tutaj temacik zwiększy. I jak tu widzę, to już jesteśmy chyba bardzo blisko tej całej wieży, z tego co pamiętam, rytualnej, o której mówił Linkletter. No tak,
Właśnie o tej mowa. Okej, okay. Czyli jak widzicie, rozlał się cały tutaj syf. A naszym, powiedzmy, teraz zadaniem jest udać się do kanałów tak naprawdę teraz, aby no móc po prostu kanałami dojść, pomijając ten cały tutaj syf. Mam jakieś ostrze tutaj paktów, jak widzę, więc sobie je weźmy. I schodzimy do kanałów teraz, słuchajcie. Tak jak powiedziałem, bezpiecznie będzie po prostu podróżować ponownie niestety kanałami. Widzę, że mam bardzo mało miejsca w ekwipunku już. No dobra, no słuchajcie. Tutaj dostałem jakąś zniżkę na minus 25% na jakąkolwiek torbę. O, witam serdecznie. Akurat tutaj mamy jakąś klientkę od właśnie rzeczy, jakie bym mógł jej sprzedać. Tak więc co, rozpoczynamy od jakichś tutaj pierścionków, bo one się na pewno nie przydadzą. Jakiś hełm. Okej. Coś tam ogarnęliśmy. We're safe from the spellburst down here, but these sewers are the last hideout of the dead rats. I need to get to the Tower of Solace. Okej, czyli po prostu tutaj będziemy znowu walczyć ze szczurami. Tak więc musimy oczyścić drogę tutaj ludziom na zewnątrz, ponieważ po prostu te szczury ich rozszarpią po drodze, tak więc będziemy tutaj bawić się w bohatera. Bang. O kurde, zobaczcie te krytyki. Ale pięknie siadło akurat tutaj, ale mocno weszło, naprawdę. Bardzo, bardzo przyjemnie. To ja będę musiał się rozejrzeć za dobrymi wejściami na skrzynki, bo pamiętam, że właśnie... Dobra. O, jeszcze mnie zdążył cholernik odepchnąć, ale okej, okay, nie ma stresu. Dostał za prawie 2000. Bo tutaj mamy już jakiś trzech kolesi, ale jak widzicie, moimi atakami podstawowymi AOE po prostu im rozwalam głowy. Więc tutaj nie ma o czym tak naprawdę mówić. Mamy jakiegoś koleżkę z brodą, to jest jakiś tutaj sprzedawca. Znaczy jakiś tam sklepikarz, można powiedzieć. Może niekoniecznie sprzedawca, że może nam coś sprzedać, ale na pewno jakiś koleś, który tutaj się zamknął. Dobra, tam będziemy mieć skrzyneczkę, jak pamiętam dobrze. Właśnie. Jak pamiętam właśnie, że... Ała. No i znowu dostałem. Cholera jasna. Dobra, wyłączyliśmy sobie te tutaj urazy. Oczywiście Linklater musiał zlurować jakichś klientów do obicia. No ale okej, niech będzie, powiedzmy, to mu wybaczam. Tutaj z tego co pamiętam mogliśmy... Właśnie, otworzyć sobie kolejną skrzynkę. Więc w tej lokacji mamy już trzy skrzynki. No mimo tego, że może rzeczy jakie tam są w środku niespecjalnie mi się przydadzą, jeśli chodzi o potki. Ale zawsze jakieś, słuchajcie, gold, zawsze jakieś rzeczy do sprzedania. Tak więc nie ma co narzekać tak naprawdę. Dobra, pociągniemy teraz za wajchę. A tu jeszcze nie mam w tym momencie wszystko na cooldownach. Dobra. I tutaj słuchajcie, mamy ciekawą rzecz na górze, jak pamiętam. To właśnie mamy, kurde, szczura. Ale nie jest akurat tutaj właśnie sprzedawcą. Jak zresztą sami widzicie na załączonym obrazku, jest sprzedawcą. I troszeczkę wyszła taka awkward situation. No bo ja tutaj rozwalam tych wszystkich cholernych szczurów, a on jest zwykłym merchantem. Po prostu nie rób nic głupiego, kolego, i będziemy mieli spokój oboje. Tutaj mamy kolejną skrzynkę, tak więc weźmy w interakcję z nią jak najbardziej. I mamy jakieś kolejne rzeczy. Tam słyszę odgłosy walki, pewnie Linklater znowu się zajął walką. Jakbyś ty nie był taki hardy, kolego, naprawdę.
pomniejszy złą identyfikację jak najbardziej. Na naszym koncie ląduje i mamy, słuchajcie, bossa, mamy Southpaw. Southpaw. Ten koleś, tak mi się wydaje, że kurde, był jakiś inny przeciwnik, który też miał taką samą właśnie nazwę w późniejszym etapie gry. Okej, okay, widzicie? Opłaca się naprawdę tutaj chodzić w partii, bo jak widzicie, tutaj każda z klas może sobie po prostu pomagać. No i oczywiście możemy również używać tych kupionych zestawów, tak. Dobra, panie boss, zawalczmy. No i tutaj pięknie pada. Ja troszeczkę boję się, powiedzmy, czy boję się. Nie używam tego swojego ultimate'u, bo jednak, wiecie, wydaje mi się, że to byłby po prostu overkill, nie? Że wiecie, no po prostu koleżka jest i tak słaby jak nieszczęście. I jeszcze jakbym użył ulto, to też by w ogóle była masakra. O, tutaj złodziejski uległ zniszczeniu niestety. Ale drugim razem się już udało. Okej, okay, czyli widać, że się udało po prostu nam. Spokojnie, Josephie, nie stresuj się. Mimo tego, że twoja żona mogła zginąć, to i tak się uspokój. Tutaj, jak słyszeliśmy, będziemy wbijać większą ekipką właśnie z sierżantem Noxem na tego całego Razada, więc to może być całkiem ciekawe. Ciekawe w ogóle, czy będę mógł teraz to zadanie wykonać, czy to zadanie mi się pokaże. A przede wszystkim sprawdźmy ten hełm, jaki dostałem. Obrona, odbicie, czy ja wiem, tak szczerze. A załóżmy go sobie. Czemu nie? Załóżmy go sobie. Tutaj mamy jakąś w ogóle paladynkę. Okej. Okay. Dobra, czyli musimy udać się do sierżanta Noxa. Ja mówiłem to na odcinku z ESO, że muszę sobie zmienić klawisz, który odpowiada za konia, bo w jednej grze jest pod siódemką, w drugiej grze jest pod literką H i po prostu to mi się strasznie myli. No ale zobaczymy, pewnie o tym zapomnę, znając mnie. To więc nie ma jak najmniejszego tutaj stresu. Koleś sobie na żuku jeździ, fajny żuczek, ja bym dał mu łapkę w górę. Ja na zwykłym koniu, jak widzicie. Myślałem, że ten koń będzie troszeczkę inaczej wyglądał. No ale przynajmniej nie jest to taki zwykły koń. Okej, wieża plagi, słuchajcie. I dostaniemy płaszcz wieży plagi, który jest oczywiście słabszy od naszego. I... okej, coś o artefaktach. Tak więc od razu tutaj temat ogarniemy. Tak jak mówię, to są rzeczy, które wiecie, są również tak czysto, powiedzmy, tutorialowe nadal. Wprowadzenie nas do... Dobra, Nox, ja cię szanuję, ale zamknij już łeb, bo mnie rozpraszasz. To są, tak jak powiedziałem, rzeczy tutorialowe. Kiedyś tych artefaktów nie było, jak pamiętam, jak zaczynałem grę. Później będziemy mieć właśnie questa na te artefakty. Będziemy mieć chyba 3 do wyboru, tak mi się wydaje przynajmniej. No ale to i tak nie będzie już jakoś miało super znaczenie, bo my mamy już artefakty ogarnięte. According to my sources, they can be found deep within the Cragmire Barrows, among the Black Dagger ruins. Recovering these artifacts. Okej, okay, czyli słuchajcie, z tego co widzę, to ja nie spodziewałem się, że będę mógł sobie ogarnąć Lantern of Revelation, czyli latarnię objawienia. Wydałem na nią z 20 tysięcy chyba, a ona jest za darmo w sumie. No ale spoko, słuchajcie, to nie ma stresu, 20 tysięcy to nie jest dużo astralnych naprawdę. Tak więc dostaliśmy kolejne zadanie, aby udać się do ruin twierdzy Black Daggera. Ale tak jak powiedziałem, my sobie, słuchajcie, w tym materiale chyba już całkowicie skończymy. Homer J. Simpson, sprawdźmy jego GS 3000. Okej, okay. Fajną ma tarczę, to muszę powiedzieć, mimo tego, że to jest taka dość podstawowa. Ja tak jak powiedziałem, bardzo lubię sobie tutaj sprawdzać te wszystkie outfity ludzi, bo uważam, że naprawdę jest to bardzo fajnie zrobione. Dobra, tak jak powiedziałem, słuchajcie, to...
No i zgubiłem oczywiście wątek. A, będziemy sobie tą wieżę plagi w tym momencie kończyć i myślę, że powinno nam to zająć cały odcinek tak naprawdę już teraz. Ewentualnie po prostu rozpoczniemy sobie już tam twierdzę Black Daggera. Na póki co teleportujmy się już do wieży plagi. Sprawdźmy, co tam Razad na nas przygotował. Zobaczcie, co się tu w ogóle dzieje. Mam takie małe prowadzenie po okolicy, jak widzę. Widzicie, dramaturgia po prostu w Lordzie, przepraszam, sierżancie Noxie jest naprawdę tutaj widoczna. Wcale to nie było żadnej ironii. Dobra, porozmawiamy z sierżantem. No, jak widzicie, niesubordynacja to Linklatera, który zniknął. W ogóle taka ciekawostka, w sensie nie ciekawostka, tylko taka dygresja. Słuchajcie, rajdujemy wieżę potężnego maga, powiedzmy, w 4 osoby, czy tam w 5 osób. No okej, ja jestem po stronie tutaj dobrych, powiedzmy, ale to nie zmienia faktu, że jednak, wiecie, na takie coś trzeba byłoby po prostu wziąć większą ekipkę, moim zdaniem, no bo wiadomo, że z tym może być różnie, tak? No ale ta armia by się przydała tak naprawdę. No ale okej, nieważne, po prostu się teraz czepiam się głupot. Tak więc, no, dobra, tutaj pewnie są jakieś poukrywane skrzynki, ale szczerze nie chcę się jakoś specjalnie łazić naokoło i szukać, no to się ładnie wbiłem. Dobra. Ładnie tutaj poskładałem przeciwników. No i okej, mamy już tutaj wieżę teraz. Wieżę plagi. I z tego co pamiętam, tutaj była właśnie jakaś skrzynka i trzeba było mieć umiejętności Arkana. Udało nam się, pięknie. No i wchodzimy teraz tutaj. Okej, jakieś zestawy podziemia i tak dalej, i tak dalej. Z tego co widzę, możemy porozmawiać tam pewnie z sierżantem Noxem. Więc porozmawiamy sobie z nim, pewnie będziemy musieli sami tam wejść. Nie wiem, czy będzie później w ogóle jakiś sens ruszać w ślad za Razadem, jak go po prostu rozpieprzę na małe cząsteczki. Ale powiedzmy, sierżancie Noxie, że rozumiem twoją aluzję, że ci tam po prostu nie chce iść. No okej. Tutaj mamy Linklatera. Dobra, dobra, panie tutaj Linklater, tu mamy jakiś czarnoskarzonego już. To jest oczywiście merchant, ale z tego co widzimy, to już się zaczynają ludzie zmieniać tą plagą całą cholerną. No okej, w każdym razie my teraz, słuchajcie, pniemy do przodu, powiedzmy. Okej, tutaj jakiegoś koleżkę dodatkowo ściągnąłem. Wejdźmy w interakcję z tym. Okej. Bang. No i wchodzimy teraz na górę tej całej wieży. Tutaj muszę przyznać, że naprawdę zajmowało mi to dużo czasu, kiedyś te zadania, jak tak teraz patrzę. No a z tym ekwipunkiem po prostu, to naprawdę jest, słuchajcie, dwa skille i nie ma grupki przeciwników. Więc naprawdę to się fajnie... fajnie robi. Dobra. Ohydo, gin.
Naprawdę, ja bardzo dużo swojego czasu grałem w Neverwinter, szczególnie w okresie gimnazjum, kiedy mi to właśnie grę pokazał Paciu, mój znajomy. Graliśmy w sumie w nią obaj. Pamiętam, że właśnie wracaliśmy ze szkoły, który się odpowiedział, że a widziałem teraz tam chyba pan Remigiusz Maciaszek czy Rojo nagrywają właśnie Neverwinter, trochę się tam pograłem, czy chcesz pograć ze mną? Ja mówię, no wiesz Paciu, sytuacja jest taka, że nie wiem, bo mój laptop jest słabej powiedzmy jakości, więc nie obiecuję niczego, ale w sumie możemy spróbować. No i słuchajcie, spróbowałem, odpaliłem gierkę na najniższych możliwych umiejętnościach, chciałem powiedzieć, opcjach graficznych, żeby to wszystko jakoś tam chodziło. No i słuchajcie, nawet chodziło, nie powiem, że nie. Pamiętam, pierwszą postać, jaką stworzyłem, to był właśnie tarczownik, nazwałem go tarczownik, chyba. I stworzyłem również specjalistę broni dwuręcznej, żeby grać z Paciem, to tak, żeby wiecie, powiedzmy poznawać grę solo, nie grać właśnie tutaj z Paciem. No i naprawdę graliśmy bardzo, bardzo fajnie, szczególnie te wszystkie eventy, jakie były. Oho, mamy link lettera tkniętego plagą. Jak widzicie, nie jest on zbyt mocny. Tak więc, no, jak dostał prawie 3 koła z uderzenia gryfa, to nie może zbyt dużo wskazywać. Okej, kascenka się uruchomiła. I pod masą jego, powiedzmy, załamała się podłoga. Dobra, bang. No muszę przyznać, że naprawdę w tamtym czasie miałem naprawdę bardzo, bardzo miłą przygodę z tą grą. Oczywiście później, jak już powiedzmy dostałem lepszy komputer, to wiadomo, że pojawiły się nowe gry MMORPG, można było popykać w nowe produkcje. Ale mówię, przez całe gimnazjum praktycznie w tą produkcję tłukłem naprawdę niemiłosiernie, mówię, miałem wiele postaci, które później kasowałem, później robiłem te same znowu, tak żeby poeksperymentować. No i w końcu po jakiejś dłuższej przerwie, pamiętam, wtedy stworzyłem sobie właśnie zaprzysiężonego paladyna i to chyba było już na Cyprze, pamiętam, bo pamiętam, że expiłem właśnie swoją paladynkę, na pewno będąc na Cyprze, zresztą nagrałem filmik, dwa gameplaye właśnie z Neverwinter wtedy. Właśnie jak byłem już na Cyprze, tak więc, no i nabiłem maksymalny poziom właśnie swojej postaci. Chociaż nie, przepraszam, pierwszy poziom maksymalny nabiłem swoim tarczownikiem, którego mam cały czas, to jest chyba ten sam nawet gość z ksywą tarczownik, to jest chyba moja pierwsza postać cały czas. Nabiłem mu 60 poziom wtedy akurat i wtedy 60 poziom był maksymalny. Później zrobiłem sobie przerwę i później wróciłem do gry, wtedy był już maksymalny poziom 70. I właśnie później nabiłem sobie ten 70 paladynką. Ja naprawdę muszę przyznać, że paladyn jest zajebistą klasą dla początkujących graczy, naprawdę. Bardzo dużo przeżywalność, bardzo duże leczenie, bardzo dużo obrażenia, OE tak naprawdę przede wszystkim. Tak więc jest to naprawdę, naprawdę bardzo fajna klasa na początek, jeśli lubicie takie tankowate bardziej klasy, chociaż tak jak powiedziałem, ta klasa potrafi zadawać naprawdę bardzo duże obrażenia, zarówno AOE w czasie, jak i po prostu single target. To oczywiście zależy wszystko od jakiego, powiedzmy, buildu będziemy używać. Okej, mamy czarno spaczonego Linkletera, czyli ta, powiedzmy, plaga cały czas idzie do przodu, zobaczcie jak wygląda sukinsyn. Tak więc go w niego, znowu dostał dobrą bombę, zobaczcie. No i okej, padł. Pod naporem naszych ciosów, ogłuszyliśmy go. No i przede wszystkim plus tej produkcji jest taki, że jest darmowa, tak. Okej, ci zostaliśmy po prostu zostaliśmy wysłani na samotną, powiedzmy, potyczkę teraz. Dobra, zluruję sobie tych gagatków, te wszystkich tylu ile będę mógł, żeby, jak widzicie, za jednym zamachem ich wszystkich zmasakrować.
Tak jak mówię, jeśli ktoś powiedzmy szuka sobie jakieś gry MMORPG, co żeby, nie wiem, zabić czas, czy żeby po prostu sprawdzić, jak to wszystko się prezentuje, naprawdę zapraszam, Neverwinter, gra darmowa. Jak wam się spodoba, to możecie grać, jeśli się wam się nie spodoba, to możecie zawsze odinstalować. Nie będzie żadnych pieniędzy zmarnowanych. No mówię, oczywiście można szukać tam jakichś, wiecie, niedomówień. Gra jest bardzo, powiedzmy, nastawiona na grind, chociaż znaczy... Ona nie jest nastawiona na grind jakiś tak jak na przykład mamy w Metinie czy coś w tym stylu, tylko po prostu wiecie, gra zaczyna się z endgame'em tak naprawdę, bo tutaj mamy jakieś levelowanie do tego 70 poziomu, jest spoko, później mamy te wszystkie kampanie, później mamy wszystkie, wiecie, tego typu rzeczy, tak więc naprawdę, no gra się zaczyna, gra jest bardziej nastawiona, to jest ta produkcja z tych, która jest nastawiona na endgame, bo na przykład powiedzmy w WoWie, no to mamy levelowanie, mamy fajne questy, to jest taka, wiecie, taki powiedzmy zbalansowany temat, oczywiście mamy endgame, mamy raidy i tak dalej, ale chodzi o to, że po prostu tutaj się leveluje naprawdę bardzo szybko, jeśli chodzi o maksymalny poziom i mówię, gra jest głównie nastawiona na endgame, na... Jak powiedziałem, robienie tych wszystkich kampanii, daily questów, których mamy później pierdyliard, bo jak widzicie, możemy sobie teraz stąd wyjść. Fajnie, ja sobie oczywiście teraz tutaj przemedytuję, korzystając z okazji. Okej. No i co, wchodzimy, słuchajcie, na górę z tego co widzę. Tam mamy w ogóle czarno-spoczonego Linkletera cały czas podświetlonego, nie wiem dlaczego. Tak więc naprawdę, słuchajcie, gra jest jak najbardziej spoko. Ja oczywiście tutaj przemawia przeze mnie też nostalgia, bo mówię, spędziłem w tej grze naprawdę bardzo, bardzo fajny czas, szczególnie czas gimnazjum. Właśnie grane było z Paciem, pamiętam eventy zimowe, kiedy żeśmy sobie razem mówili ryby i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę, naprawdę sprawa fajna. Jest to wspominać. Nawet pamiętam, że z rok temu, może z półtorej roku temu również graliśmy razem, też żeśmy się zgadali, żeby pograć, ponieważ Paciu też nie ma komputera jakiegoś super mocnego, żeby jakieś inne produkcje ogarnąć. Zresztą gadaliśmy o tym, jak spotkaliśmy się, jak byłem w Polsce. I właśnie... Właśnie jest to Neverwinter cały czas, tak. No wiecie, akurat z tą produkcją jest taki minus, że jest powtarzalność. To znaczy, wiecie, na przykład w WoWie czy w ESO mamy te inne, powiedzmy, rasy. I one zaczynają w innych momentach, tak. Natomiast jeśli chodzi o ESO, znaczy, przepraszam, jeśli chodzi o Neverwinter, to nieważne jaką rasą czy klasą zaczniemy, to i tak jest to samo praktycznie. Tak więc, no, jest ta powtarzalność taka, tak. Aha, czyli będziemy... Aha, to już mamy i będziemy potrzebować jeszcze jednego itemu, żeby otworzyć, tutaj ruszyć te posążki. To akurat fajna taka zagadka, no może nie do końca logiczna, bo to jest wszystko banalnie proste, ale musimy zdobyć jakieś itemy tutaj właśnie w tej sali, żeby móc ruszyć kolejne posągi, chociaż troszeczkę jest to bez sensu według mnie, bo po co? No ale okej, może jakiś tam mechanizm się otworzy. Tutaj w ogóle mam jakąś tajemną komnatę, sprawdźmy sobie co tam jest na dole. A tak, będziemy mogli wrócić. Dobra, tutaj mamy jakieś drzwi. Nie wiem czy ja przypadkiem nie idę, nie, jest okej. Tu mam jakiś właśnie balkon ze skrzynką, więc sobie ją jak najbardziej otwórzmy. Oho, sporo fajnych fancików jak widzę tutaj. Masóweczka i chyba to tyle jeśli chodzi o tą lokację. Dobra, tu mam jeszcze umiejętność podziemia. Jakiś dziennik odkrywcy, na sprzedaż pewnie będzie. Okej, to tyle. A nie, jakieś pajęczarze jeszcze tutaj mnie zaatakowały, a raczej jeden, pająk grobowy. Dobre użycie umiejętności, kolego. Mógłbyś zejść na dół do jasnej cholery. Dobra. Dostał 2400 i skończył swój marny żywot. Zagnieciony po prostu jak zwykły pospolity pajęczarz. Dobra, sprawdzę sobie teraz miejsce w ekwipunku, jak tutaj mamy, bo z tego co widzę, no okej, coś tutaj jest. Tu mamy jakąś w ogóle skrzynkę. Okej, czyli mamy skrzynki, które... Okej, mamy jakieś... okej. Z tego co było napisane, to dostęp do tych skrzynek jest darmowy. A tak jest. Okej, fajnie. Okej, mamy... bonus punktów doświadczenia. Kamień zdrowia. I jakąś tą. Okej, czyli mamy jakieś skrzynki, które możemy sobie otworzyć jak najbardziej. I mamy jakiegoś mounta, jak widzę, ale ja mam lepszego, więc...
Czy jest on przypisany, czy można go na przykład, nie wiem, sprzedać? Tak, przypisany jest, ale to sobie wyrzucimy. Okej, okay, dobra, ruszmy kolejną statuetkę. Aha, bo tutaj wkładamy im w ręce te właśnie rzeczy. Nieważne jak to zabrzmiało, nie czepiajcie się, proszę. Myślałem, że naprawdę zejdzie nam krótko z tymi zadaniami, jak widzicie, tutaj musimy troszeczkę, wiecie, poczekać, to się wszystko ruszy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc pewnie wykonamy tego quest chaina w tym odcinku, a z kolejnymi po prostu już rozpoczniemy sobie, tak jak powiedziałem, już w kolejnym materiale. Bo teraz już powolutku będziemy właśnie kończyć, już tutaj przeszliśmy, jak widzicie, przez te tutaj zawalone przejście i będziemy właśnie teraz do Razada się, już taki mały spoiler, ale będziemy się właśnie udawać do... na finałową potyczkę tak naprawdę z Razadem. Tak więc let's get ready to rumble, jak to się mówi, tak? Okej, okay, aktywacja. Ja sobie jeszcze tutaj zarzucę jakiegoś bufika. Błogosławieństwo i... zobaczymy, kolego, z jakiej gliny jesteś ulepiony. Dobra, zmora Łotra, słuchajcie. Lecimy w temacik. Widzę, że to kółeczka się przemienił w jakiegoś ulanego po prostu typeczka. No ale okej, okay, nie mnie to oceniać. Bomba. I proszę. Przede wszystkim ty wyjmij sobie jakąś część ciała z gęby, bo nie wiem co mówisz do mnie. I słuchajcie, z tego co widzę, to jednak mamy cztery ładunki tego uderzenia gryfa, tylko po prostu pokazuje trzy, nie wiem dlaczego. Ale okej, okay. Tu mamy jakieś rękawice z tego co widzę i... okej, okay, płaszcz wieży plagi, tak jak powiedziałem, jest to słabszy item od tego jaki mamy aktualnie. No ale okej, okay. Wchodzimy przez portal i będziemy pewnie węglowy protektora. I to bardzo blisko sierżanta Noxa. Tu w ogóle koleżka ma bardzo fajny, jak widzę, fajną zbroję, taką skórzaną. A nie, to... też w sumie tak, tak, z drugiej strony to prawda. Dobra. Coś chciałem jeszcze tutaj sprawdzić. A, dostaliśmy poziom tak w ogóle, fajnie. Co sobie teraz możemy wydać? No myślę, że nie wiem, narastające zagrożenie dalej, jako umiejętność AOE powiedzmy, to i tak będziemy używać tej umiejętności bardzo często. Prawdopodobnie ta umiejętność zostanie z nami przez całą naszą grę. Bo w sumie nie ma chyba żadnej takiej innej umiejętności AOE. Tutaj taki specjalny rym, która by tak fajnie działała jak to. No okej, mamy potężny atak, dajmy sobie na 5 punktów. Mamy 22 poziom, słuchajcie, i rozmowę z sierżantem Noxem. Jeszcze jakieś zadanie, sierżancie Nox? A nie, czyli to nie na mój poziom, czyli musimy troszeczkę tego Black Daggera pewnie ruszyć. Podziękował nam tutaj przede wszystkim za naszą niesubordynację sierżant Nox. Czyli, bo właśnie powiedział tam, że on był bardzo ostrożny i przez to, że właśnie my się powiedzmy nie słuchaliśmy za bardzo, no powiedzmy w cudzysłowie, to taka sytuacja się tutaj udała, że tego całego Razada pokonaliśmy. W ogóle mam jakieś zadanie, że muszę udać się do Trade Bar Merchanta, czyli gościa od tych sztabek, które udało nam się wydropić w tych skrzyneczkach. Fajnie jakby te skrzynki leciały tak naprawdę na cały czas, może by się udało jakiś, wiecie, fajny item ogarnąć, bo tutaj ten merchant ma fajne itemy. Sztabki handlowe. A, muszę wymienić się, dobra. Okej. Dobra, tutaj mamy powiedzmy, nie wiem, wezmę sobie cokolwiek, bo mam akurat 3, nie wiem, weźmy sobie tutaj. Okej, okay, zrobione. I to wszystko, tak?
Na to wygląda. Okej, czyli będziemy w następnym odcinku udawać się do ruin Blackdaggera, jak widzę. W ogóle jeśli chodzi o uroki, to pamiętam kiedyś dostawaliśmy urok podczas, jak pamiętacie, mieliśmy tam jakiś pierścień zenchantować u tej zaklinaczki. Wtedy dostawaliśmy swój pierwszy urok. Nie, przepraszam, pierwszy urok dostawaliśmy pod koniec podwieży. Tak, pod koniec podwieży dostaliśmy swój pierwszy urok, teraz dostawaliśmy tam jakiś chyba kwarc, czy coś takiego. Dość jak się pozmieniało w tej produkcji, ale tak by mnie to nie interesowało, bo ja mam swoje tutaj uroki na poziomie 7, tak więc nie jest mi potrzebny żadny tutaj ten z questów póki co. Ale dobrze, słuchajcie, jesteśmy już w... przepraszam, w lokacji, która nazywa się Ruiny Blackdaggera, o tak? Więc to byłoby na tyle w tym materiale, ja was bardzo serdecznie pozdrawiam i zachęcam do zostawienia jakiejś łapki w górę, ponieważ dzięki temu materiał po prostu obejrzy więcej osób. No i oczywiście zachęcam was do obejrzenia kolejnych materiałów z Neverwinter. Ja jestem Szerszeń, pozdrawiam was bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnym materiale, trzymajcie się, na razie, hej!